Na koniec poprzedniego filmiku zaczęłam mówić trochę o potencjale elektrycznym, ale teraz chciałabym to jeszcze uzupełnić i w tym filmiku pomówimy sobie o potencjale i napięciu elektrycznym. Przypomnij sobie to, co mówiliśmy przez ostatnie dwa filmiki o energii potencjalnej pola elektrycznego. Tak, przypomnij sobie na podstawie przykładu z jednorodnie naładowaną, nieskończoną płaszczyzną. Otóż jak już nieraz mówiliśmy, pole elektryczne, natężenie pola elektrycznego od takiej równomiernie jednorodnie naładowanej płaszczyzny jest wszędzie takie samo, tak, skierowane prostopadle do płaszczyzny w dowolnym punkcie, gdzie byśmy nie spojrzeli, to wektor natężenia pola elektrycznego jest dokładnie taki sam. Załóżmy sobie, niech to będzie, załóżmy 5 N na kulomb razy, nie wiem, trzeba, tutaj mamy wektor, więc musimy oznaczyć również kierunek, niech to tym razem będzie oś x, tak, razy wersor, czyli wektor jednostkowy w kierunku osi x. Dobrze, to jest nasze natężenie pola elektrycznego. I teraz energia potencjalna pola elektrycznego, a ściślej różnica energii potencjalnych między dwoma punktami, bo jak pamiętasz, żeby zdefiniować energię potencjalną, to musimy mieć dwa punkty, między którymi przesuwamy nasz ładunek próbny. Niech to będzie ładunek próbny o wartości 2 kulombów, dokładnie tak jak w przykładzie, który robiliśmy sobie wcześniej. I teraz jak pamiętasz, mam nadzieję, energia potencjalna pola elektrycznego jest wielkością, która odnosi się do konkretnego ładunku próbnego. Czyli mamy jakiś ładunek próbny, przenosimy go z punktu A do punktu B, wykonując jakąś konkretną pracę. Tak, i w tym wypadku praca wykonana przez nas, żeby przesunąć ładunek stąd dotąd, będzie to praca w tym wypadku dodatnia, bo tutaj płyta jest naładowana dodatnio i ładunek próbny jest dodatni, więc cały czas nas płyta będzie odpychać, kiedy próbujemy przesunąć. Praca, którą musimy wykonać, to jest siła, którą musimy działać, żeby przesuwać nasz ładunek, czyli siła dokładnie równoważąca tą siłę, z jaką na nasz ładunek w każdym miejscu działa pole elektryczne, tak? No w momencie, kiedy ruszamy, to musi być troszeczkę minimalnie większa ta siła, żebyśmy ruszyli w ogóle z miejsca. Natomiast kiedy już ruszymy, kiedy już mamy jakąś stałą, niezerową prędkość, to wystarczy, że będziemy działać, że nasza ręka popychająca ładunek będzie działać siłą dokładnie równoważącą tą siłę elektrostatyczną, z jaką ta dodatnio naładowana płyta działa na nasz ładunek. To musimy pomnożyć skalarnie razy wektor przesunięcia od A do B. I w tym wypadku nasza siła to będzie tak. Tak, ta wartość pola elektrycznego razy wartość ładunku próbnego i razy skalarnie taki wektor równy, tak, różnicy współrzędnych położeń punktu końcowego i początkowego razy wersor wzdłuż osi x. Jeśli pomnożymy skalarnie to z tym, to dostajemy 1. I ostatecznie tak, tutaj mamy minus 5 razy 2 to jest 10 N razy 3 metry minus 6 metrów. Czyli to jest minus 10 razy minus 3, czyli 30 N razy metry, czyli 30 dżuli, tak? To jest energia, to jest praca, jaką tutaj wykonujemy, żeby przesunąć stąd dotąd. Różnica energii potencjalnych między tymi dwoma punktami jest równa właśnie tej pracy, którą trzeba wykonać, żeby przesunąć ładunek o konkretnej wartości stąd tu. Dobrze? A jak się to ma do napięcia, do potencjału elektrycznego? Otóż potencjał elektryczny nie odnosi się do żadnego konkretnego ładunku próbnego, tylko to jest ta różnica energii potencjalnych pomiędzy dwoma punktami przypadająca na jednostkowy ładunek. W tym wypadku to będzie 30 dżuli podzielone przez 2 kulomby, bo tu liczyliśmy dla 2 kulombów, więc dzielimy przez konkretny ładunek próbny, jaki mieliśmy, czyli 15 dżuli na kulomb. Tak, to oznaczamy, potencjał elektryczny oznaczamy zazwyczaj literą V. Tak, 15 dżuli na kulomb, czyli 15 voltów. Tak, jednostka volt, to może być mylące, że tutaj są volty oznaczone literą V i tutaj jest również V, ale no nie wiem, można innej czcionki używać na przykład, ale jednostka nazywana voltem to jest właśnie dżul na kulomb. Dobrze, i teraz jaki jest sens takiego potencjału elektrycznego? Potencjał elektryczny dla danego układu ładunków po prostu pozwala nam porównywać poszczególne punkty przestrzeni, bez odniesienia do ładunków próbnych. Nieważne, co umieszczamy w pobliżu takiego układu ładunków czy płyty, mamy po prostu funkcję zależną od położenia, która pozwala nam porównywać ze sobą różne punkty w przestrzeni, w której znajduje się właśnie ten nasz układ ładunków. Czyli w oderwaniu od tego, co umieszczamy i co przesuwamy, nad czym wykonujemy pracę w naszym polu, mamy pewną wielkość, która nam charakteryzuje po prostu to
pole, ten układ ładunków. Mam nadzieję, że to, co tu powiedziałam, coś Ci wyjaśniło, a nie zamąciło w głowie, ponieważ warto rozumieć to, tą różnicę między tymi dwoma pojęciami. Różne ładunki mogą mieć różne energie potencjalne w różnych punktach pola. I musimy zawsze energię potencjalną, różnicę energii potencjalnych odnosić do konkretnego ładunku, który przemieszczamy między jednym miejscem a drugim, wykonując przy tym pewną pracę. Natomiast potencjał elektryczny można zdefiniować bez odniesienia do ładunków próbnych i jest to, i charakteryzuje on po prostu różnicę między poszczególnymi miejscami w przestrzeni, w której znajduje się pole elektryczne. A teraz, co to jest napięcie elektryczne? Otóż jest to wielkość zdefiniowana dla dwóch punktów w przestrzeni, znów oznaczmy je sobie A i B. Tak, w punkcie A jest jakiś potencjał i w punkcie B jest jakiś potencjał. I teraz napięcie elektryczne między tymi punktami to jest, uwaga, różnica potencjałów. Potencjału w punkcie B minus potencjał w punkcie B minus potencjał w punkcie A. Dobrze, i tak na przykład jeśli mamy pole elektryczne od ładunku punktowego. Weźmy sobie jakiś inny kolor. Tak, już po raz któryś rysuję ten sam rysunek. Tu te strzałki coraz krótsze wraz z odległością. Tak, i mamy dwa punkty. To teraz napięcie elektryczne między punktami A i B. Tak jak pamiętasz, mam nadzieję, potencjał elektryczny w odległości R od źródła to jest stała proporcjonalności K razy ładunek przez odległość między punktem a źródłem. To teraz napięcie elektryczne między punktem A a punktem B to jest potencjał elektryczny punktu B minus potencjał elektryczny punktu A. Czyli tutaj K razy Q możemy przed wszystko wyciągnąć, a tutaj mamy 1 przez o tą odległość minus 1 przez o tą odległość. Tak, ponieważ w tym wypadku RB odległość punktu B jest mniejsza niż odległość punktu A, no to 1 przez RB jest większy niż 1 przez RA, więc w tym wypadku tutaj mamy, niech jeszcze ładunek Q źródłowy będzie dodatni. Tak, to jest dodatnie. Różnica potencjałów między punktami A i B, a więc napięcie między punktami A i B jest dodatnie. I co to znaczy? To znaczy, że żeby przesunąć dodatni ładunek z punktu A do punktu B, musimy wykonać dodatnią pracę. Tak? Praca na przesunięcie z punktu A do punktu B przypadająca na jednostkowy ładunek jest dodatnia. A więc jaki wniosek jeszcze z tego? Że dodatni ładunek umieszczony w punkcie B będzie uciekał w stronę punktu A. Czyli ładunki dodatnie biegną od wyższego potencjału do niższego. No a ujemne oczywiście odwrotnie. Napięcie między punktem A a punktem B jest dodatnie, to znaczy, że ładunki dodatnie będą uciekać z punktu B do punktu A. Od wyższego potencjału do niższego. To tyle na razie o napięciu elektrycznym, a w kolejnym filmiku zobaczymy sobie przykłady dotyczące napięcia elektrycznego.